Który kontynent jest najmniejszy? Najmniejszy jest Watykan. Kontynent to Australia. Jak nazywa się cienka kiełbaska z mielonego mięsa, niezbędny składnik hot doga? Kiełbasa. To jest parówka. Dobrze. Przyrząd sportowy, jaki może trzymać w dłoni lekkoatleta? Co to jeszcze może mieć w ręku? Tacheta? To jest, no nie, to z dawnych czasów, no ale już powiedziałeś, że to sztacheta, trudno. To dawne czasy jakieś widzę, no, że facet ze sztachetą chodzi po ulicy. No. Chłopak z Grechowa, nie? Chłopak z Grechowa. Lekkoatleci, chciałeś dobrze. Są tutaj takie, no nazwijmy to, cztery kolorowe klocuszki, płaskie. Ale ja mam czarno-biały telewizor. Ja będę pomagał, pan mi utrudnia życie. No pan się uwziął tak, żeby mi cię utrudniać, ale ja panu nie będę utrudniał. Wręcz przeciwnie, chciałbym, żeby pan miał więcej niż 100. To ja będę tutaj, użyję karty jako wskazówkę. No to który pan wybiera? To jest czerwony, niech to będzie jedynka, to jest żółty, szary. Dwójka, to jest jasno-niebieski trójka, to jest ciemno-niebieski czwórka. 1, 2, 3, 4, który? To ten trzeci od mojej lewej. Proszę pana. Trzeci od pana lewej, czyli mój drugi od prawej. Okej, okay, nie. To jest trzeci od mojej prawej. Trzeci od pana prawej. Dobra. Znaczy ten, o tak. No i było tyle kombinować? Było tyle kombinować? Została stuwa. Obieg ziemi wokół słońca trwa 24 godziny, 7 dni, 28 dni, a może rok. Pytanie banalne, ale na takim najbardziej można się pomylić. Myślę, że 24 godziny to jest odpowiedź dobra. To jest twoje ostatnie słowo? Tak. Zaznaczam. Spróbuj wytłumaczyć, jak to w praktyce może wyglądać. Na jednej półkuli jest noc, na drugiej dzień. Dzień ma 24 godziny i słońce sobie biega wokół ziemi. A Kopernik co zrobił? Ruszył. Zatrzymał słońce, ruszył ziemię. A ty przed chwilą powiedziałeś dokładnie odwrotnie, że ziemia stoi, a słońce kręci się wokół ziemi. No z tym Kopernikiem chyba nie do końca. Dalej uważasz, że 24 godziny? Teraz już mam mętlik w głowie, szczerze powiem, i nie wiem. Wiosna, lato, jesień, zima, coś ci to mówi? No teraz mówi. Ziemia obiega słońce w ciągu jednego roku. Halo, halo, dzień dobry. Proszę panią Musiński Jan. Farmaceuta. Dziękujemy bardzo, ale Muszyński Jan jest prawidłową odpowiedzią. Ja zapiszę Muszyńskiego Jana. Muszyński Jan. Muszyński Jan nie jest prawidłową odpowiedzią. Nie będzie to Muszyński Jan. Halo, dobry wieczór. Dzień dobry. Witam serdecznie w programie. Jakie jest rozwiązanie zagadki? No, kłaniam się paniom, że się mi wymordowali godzinę czasu. Zna pan rozwiązanie? Znam. Słucham uważnie. Powiedzieć? Bardzo proszę. Knorki. Jak? Knorki. Nie. To nie są knorki. Obciąganie? Wymaga krzywdy. Niewątpliwie, ale...
Geografia, który kontynent jest najmniejszy? Najmniejszy jest Watykan. Kontynent to Australia. Punktów są tylko trzy odpowiedzi, a więc emocjonujący bardzo moment. Rozgrywka już jest ta ostateczna. Zaraz wejdzie ktoś do finału, nie wiem jeszcze kto. Pytanie jest takie, wymień europejską stolicę na literę. Szwecja. Panie Sławomirze, pierwsze pytanie należy do kategorii pojazdy mechaniczne. Jak z francuskiego nazywa się nadwozie samochodu? Podwozie. Karoseria. No to kolejna pana.